Bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy Kodeks Karny, druk 531. Celem nowelizacji jest zmiana części przepisów w zakresie przedawnienia przestępstw o charakterze seksualnym. Projekt obejmuje zmiany dotyczące przepisów artykułu 197, 200, 200a oraz 201 i zakwalifikowanie przestępstw tam określonych do normy objętej dyspozycją artykułu 105 Kodeksu Karnego. Proponowane zmiany mają na celu ochronę interesów pokrzywdzonych. Wnioskodawcy uzasadniają tę zmianę m.in. tym, że ofiary dopiero po dłuższym okresie czasu mogą dopuścić do swojej świadomości krzywdy, jakie je spotkały w przeszłości i dopiero wtedy są gotowe do dochodzenia swoich praw. W ocenie Biura Opinii i Analiz Sądu Najwyższego projektowane rozwiązanie nie zasługuje na aprobatę. Proponowana nowela wprowadziłaby drastyczną niespójność systemu prawa karnego, skoro nie proponuje się zniesienia przedawnienia ścigania przestępstw zgodzących w inne dobra prawne. Dla przykładu można przedstawić absurdalność stanu prawnego, w którym przedawnienie ulega zbrodnia zabójstwa, zaś instytucja ta włączana jest wobec typu przestępstwa określonego w artykule 200a Kodeksu Karnego. Sąd Najwyższy uważa, że w tej grupie przestępstw interes poszkodowanego jest odpowiednio zabezpieczony poprzez przepis artykułu 101 paragraf 4 Kodeksu Karnego. W opinii Prokuratora Generalnego obowiązujące aktualnie przepisy ukształtowane zostały w sposób pozwalający na skuteczne ściganie przestępstw o podłożu seksualnym, w tym skierowanych przeciwko nieletnim. Należy również zauważyć, że włączenie z katalogu zawartego w artykule 101 paragraf 4 Kodeksu Karnego selektywnie wybranych przestępstw, w stosunku do których przedawnienie w ogóle nie miałoby zastosowania, bez jednoczesnego wykazania przekonujących kryteriów i argumentów takiej selekcji, powodowałoby dekompozycję całego artykułu 101 paragraf 4 Kodeksu Karnego. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, mimo wszystko ze względu na godny cel i intencje wnioskodawców, Klub Platforma Obywatelska wnosi o przekazanie noweli do prac w właściwej komisji. Dziękuję bardzo.